Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i Czarny Adewale, a to już jest kolejny, 9 odcinek z Assassin's Creed 4 Black Flag z dodatkiem Freedom Cry. Ostatnio żeśmy plądrowali kolejną plantację, wyzwalaliśmy niewolników oraz przeszukiwaliśmy niektóre wyspy, gdzie były tylko po jednej skrzynce, no bieda. I sorki, że tak późno nagrywam dla was tego CS-a i widzicie właśnie, tak to jest, jak się trochę po no life'i w CS-a i potem się tylko o tym myśli, ale dla mnie dobrze to zrobiło, bo poćwiczyłem sobie tak, bodajże dwie wygrane rundy. Tylko niestety spadłem ze srebra 3 na srebro 2. Ale jakoś mnie to nie boli. Ja się tam cieszę, że w ogóle gram w tego CS-a i to jest dla mnie najważniejsze, a nie to, jaką rangę tam uzyskam. Bo to dla mnie jest najmniejszy problem. Ja sobie mogę w każdej chwili rangę nabić. Mnie to tam obojętne jest. Tylko po prostu byleby się pośmiać ze znajomymi, pograć dla fanu. Co mi tam statystyki? Statystyki mam takie, jakie mam, no i tyle. Dobra. Wyżyłeś się na igłanie, czarnuszku. Ale teraz masz skopać skrzynię. O nie, tylko nie deszcze i spadki FPS-ów. Dobra. Lepiej będzie, jak tutaj poczekamy, dopóki ten deszcz się nie skończy. Tak, wiem, to jest śmieszne, że ja tu sobie stoję i czekam, jakby gdyby nigdy nic. No niech ten deszczyk skończy się, no. Ja tak się nie bawię. Dobra, co ty jesteś, czarny? Baba, biegniesz i koniec. Co tam dla ciebie deszcz? Już wiele gorsze rzeczy przechodziłeś. A taki deszczyk to cię, kurczę, nie zabije, a nawet wzmocni. Dobra. Ale dość dziwne drzewo, po którym się spinam w tej chwili. Ale to już taki szczegół. A to tutaj. Jest gdzieś jakieś stuksiana? Czy się muszę jakoś wywlec? O, jest, proszę bardzo. No i git. Lol. O, teraz się wspiął. Na badasa się wspiął, ale na szybkiego to nie dał rady. Dobra, chcę jakoś do wody wskoczyć. Tutaj chyba będzie idealnie. Dobra, też tak może być. Dobra, ostatnia skrzyneczka i zajmiemy się może już w końcu jakąś misją, nie wiem, no czymkolwiek. Byleby już coś zrobić, bo nudą zajeżdża. Dobra, wypad. Możemy jeszcze odkryć te lokacje. Co tam dla nas to? Tu mamy dwie. Mamy Montes. Nieodkryta lokacja. Okej. A w sumie możemy to podkrywać. Co to nam to zaszkodzi? Są tylko wysepki. Tylko ja bym się chciał tepnąć. Tu mamy minę. A ta mina w ogóle jakoś wyświetli się nam porządnie? Nie. Moment, to musimy zrobić coś takiego zatem. Skoro nie tak, to się tepniemy do punktu kontrolnego. No, widokowego, ale mi się myli. I po prostu znajdziemy tam punkt spawnu. Okej. To tam mamy nasz statek. A, skoczymy na badasa. Ło. Ło. Jeszcze to nie było aż tak głęboko, jak mi się wydawało. Ale dobiegniemy tam do końca i możemy zacząć działać. Okej, jest nasz statek. Jep. Proszę, doskoczył ładnie. Dobra, dawać stery. A teraz, gdzie to się możemy skierować? Tutaj.
tej nieodkrytej lokacji. Dobra, płyniemy pełną parą. Coś nie wyszło. A szczerze mówiąc, wyrąbane. Dobra, ostry zakręt. Miny poniszczymy, które w ogóle nam tu nie są potrzebne, a tylko zawadzają. Nie, możemy przeszukać te wyspy. Co tam będziemy mieli, no? Tak naprawdę nic. Jakiś bryk San Francisco de Asis. Hiszpański? Tak, hiszpański. Ciekawe. Mamy Hiszpanię, Anglię i Francję. Się ciekawie zapowiada. Pograłem sobie też jeszcze trochę w FIFA World Cup. I powiem tak. Opłaca się to grać tylko ze względu na to, że można zbierać sobie na końcy dla na przykład składu z Ultimate Team. I dla mnie to jest tylko tyle. Ja tam mogę przegrywać ile chcę, a mnie nie zależy na tym, żeby po prostu być mistrzem tam w tym World Cup. Po prostu tylko dla spraw finansowych, czyli końsy nasze. No tu wskocz. Dobrze. I gicior. Okej, i tu pewnie będzie jedna skrzyneczka. Jak mnie mam. O, to nam, tu mamy już łódkę, czyli spawnasz. Dobra, jest, proszę bardzo. Za łatwo, za banalnie. Dobra, ale przynajmniej uzupełnimy to. LOL, czemuś ty spadał? A no tak, tak robią te teleporty, no widzicie, no. Okej. Ale nie wspinaj się po tym kole, człowieku. Trochę szacunku dla tego koła sterowego. Tam mamy kolejną wyspę, tylko już nieco większą, jak widzicie, zresztą. Zobaczymy, co tam będzie w ogóle. Szkoda, że nie mogą śpiewać. Gdzie? Gdzie jaki statek? Który? A gdzieś zlokalizował ten statek niewolniczy. Nie widzę go. Ni chuj. Może ten? Nie, niemożliwe. Co lagujesz? Dobra, poniszczymy te miny. I sobie zlutujemy. Tam pewnie... A, bo może tutaj będą ci niewolnicy. Może pewnie dlatego. Zrobimy wszystko, co trzeba. I po prostu... Nie wiem, za parę odcinków się zajmiemy ważniejszymi sprawami. Albo nagram po prostu dla was dłuższy odcinek z Assassina. Zobaczymy. Jak wypali, to będzie git. Tak się zastanawiam, czy mnie lepiej by było też nagrać takiego godzinnego. Fort Matthias. Czekaj, doskoczysz tam? O, chwyć się! Jezu, byłeś blisko, ale no nie wyszło ci. Ale to było na hardcora, naprawdę. No ja myślałem, że on się tam chwytnie, ale no... To jest czarny. I tego nie ogarniesz. A, tu nie wespniesz się. Nie, bo po co? Czarny nie potrafi. Mamy, no to jak ty chcesz się dostać, hmm? Tam mamy jeszcze skrzynię. Tu się nie wespniesz. Tu też nic. To jak? Hmm? Moment. Zaraz znajdziemy sposób. No patrz jakie ustrojstwo. A, czyli tak to nie będzie działać, niestety. A szkoda wielka. Zrobimy to inaczej. Zrobimy to teraz tak. No, tam będzie się można dostać. Jakiś sekret tu można jeszcze. O, jest nasz sekret. O, maczeta. Proszę, złota maczeta. Aha, będzie siekał. Będzie mocno siekał.
Tylko teraz jak się dostać tam? Bo tam mamy jeszcze inną skrzynię. Tylko nie wiemy właśnie jak się dostać do niej. No kurde. Nie mam pomysłu. Zaraz coś się wymyśli. Ale nowe trofeum jako złota maczota to nie jest aż tak źle. Nie ma co narzekać, bo to jest dość dobre. Tylko nie wiem, czy to złoto nie zardzewieje. Ale myślę, że będzie dobrze. Aha, i dalej to już się tak ciągnie. No to nasz błąd, niestety. To jak ja się mam dostać po tą ostatnią skrzynię? Powiedzcie mi, bo ja kompletnie nie ogarniam. Zaraz to odszukam, lol. Co to było? Jakie to było dziwne. Dobra. Prosto tepniemy się do eksperto kredę. Okej, okay. No i teraz jak się dostać tej ostatniej skrzyni, no? Planować, coś planować. Czy można się dostać, tylko jak? To mnie martwi. Tu niby mamy te schody i tak dalej. Ale tu się jakoś nie można dostać, nie? O. Nic. Na pewno nic. Tu coś. O! Tu mamy tą skrzynię. A no tak, wszystko jasne. Ja się patrzę na skrzynię i myślę, że ona jest gdzieś tam na górze, a ona jest tutaj. A no cóż. Te moje oczy czasami są takie dziwne. Dobra, ale zrobiliśmy wszystko co trzeba. Fort Matthias przeszukany. A teraz który fort? O, teraz moglibyśmy wyzwolić tą oto. A to już chyba zostało wyzwolone. No, tak, to już zostało wyzwolone. To moglibyśmy jeszcze te nieodkryte lokacje odkryć. Moment, najpierw byśmy trochę wolniej płynęli, a potem nieco szybciej. Okej, okay. Dobra, patrzę tu na statki. Czy nie ma jakiegoś zagrożenia? Tam jakaś fregata. Tam coś jest, tylko nie wiem co. To jest najlepsze. No zaraz się dowiem. A, zniknęło. Dziwne. Bardzo. Sprawdzimy te wysepki i może jeszcze zdążymy zrobić jakąś misję fabularną. W ramach tego, że no już nie było trochę tego. Ale Czarny po prostu chciał odkryć te lokacje, no. Kto mu by zabronił? Tu już byliśmy w Montes. Ale patrzcie, nie, moment. Ale na przykład nie zebrałem tego, co chciałem. No właśnie. Czekaj, doskoczymy tak? Może być. Nie zaszkodzi nam plusk do wody. No, wspinaj się. Dobrze. O to mi chodziło. Dobry czarbok. Okej, teraz możemy zrobić to, co chciałem. No tak, bo to już zostało oswobodzone. Teraz tylko trzeba wszystko pozbierać, to co trzeba. Dobra, bez problemu. No, doskoczysz tam. O, skaczesz jak czarna małpa. Może być. Pięknie. Okej.
No nie, tylko nie deszcz. Wszystko, ale nie deszcz. Kurde. To mamy problem. Ło! Jak trzaska błyskawicami. I tu mam teraz te spadki FPS-ów. Te, które mnie właśnie denerwują. Moment, gdzie są jeszcze skrzynki pozostałe? Tu są dwie i tam są dwie. No to wszystko jasne już. Gdzie mam iść? Zbierzemy to wszystko i będziemy mogli się zająć tymi nieodkrytymi lokacjami. Okej, tam jeszcze jedna. Ło! Okej. Damy radę. Na spadkach FPS-ów też damy radę. I pięknie. I teraz jeszcze dwie ostatnie. I mamy jakiś statek niewolników. Gdzieś niedaleko. Moment, ale mi się nie chce tyle biegać. Wolałbym się tepnąć. O tak. Po to są te punkty widokowe z teleportacjami, które właśnie... LOL... Czarny? Ja nie wiem, jak coś to zrobił. I wolę nie wiedzieć. O kurde. O, ale on zakręciło. Te! Jaki badass, kurde. Oj, czarny. Nie spodziewałem się po tobie czegoś takiego. Zaskoczenie dla mnie. Czekaj, coś biegło. A to można wybić. To można wybić i oskurować. Nie będzie mi tutaj się pastwiło i czekało, aż go ktoś inny zeżre. Dobra, jest. No, co po skale się już nie umiesz spiąć. A to, co przed chwilą zrobiłeś, to kurde, daj spokój. Masakra. Okej, jest skrzyneczka. I tam jeszcze jedna. Łohohohoho! No teraz to, żeś mnie dobił. Chłopie. Taki z ciebie badass. Nie dość, że czarny, to badass. Nie. To na młynie i to teraz z tym płotkiem, to żeś już kompletnie zdominował. Dobra. Wszystko żeśmy już na pewno zrobili? Zebrali? Tak, wszyściusieńko. Dobra, nieodkryte lokacje i możemy się jeszcze zająć misjami fabularnymi. Dobra, jakaś mina jeszcze. Dobrze. Możemy płynąć już. Dobra, shut the fuck up, Maronie. Płyniemy przed siebie. Po skarbeńkach. Okej, tu mamy minę. Możesz płynąć już szybciej. Przy okazji może sprawdzę, gdzie są jeszcze następne miny. Tam coś jest. Tam coś jest i trzeba to wziąć. Okej. Czerwony teren. O, i to się zapowiada ciekawie. Ło! Ale bez lagów, spokojnie. Dobra, płyniesz już tutaj. Ohoho, dobra. Po was już. Co wy se myślicie, że mnie zniszczycie? Aha, dobra. Już po was. Proszę, jak was zniszczyłem ładnie. Dobra, i od razu na pokład. Pięknie. Oje. Troszeczkę tam daleko mamy do nich, ale spokojnie. Spokojna rozczochrana.
tam mamy jeszcze, proszę bardzo. No doskoczysz tu, albo tu. No doskakuj, proszę cię. Moment, najpierw zrobimy takie coś jak atak zaskoczenia. Jebci! A, to mieliście tylko jednego. Dobra. O, mogę zrobić zabójstwo. Uuu! I to było beautiful, pięknie. Te! Wam się trochę nie pomyliło? Moment, z garłacza tak przywalę wam. Jeb! Moment, bo zaraz zginę tu. W tym chaosie. O, tu robi combo. Dobra, po was już. No, poddajcie się. Nic tu już po was. No, Hiszpanki, możecie już płakać. No. Miło wam? Myślę, że tak. Dobra, naprawiamy eksperto kredę. Okej, zniszczone. A teraz jeszcze mamy plantację do wyzwolenia. Czyli tu się będzie zapowiadało na więcej przygód w tym miejscu niż tylko zwykła plantacja, zwykłe podbicie statku. Dobra, ruszaj szybciej. Co tak dziwnie się bujasz? Aha. To już nie uchwyci. Dobra. Tak chcecie? Okej. Czyli wyzwalamy kolejną plantację i być może jednak skończę odcinek, żeby jednak nie były za długie. Dobra, mamy naszą plantację. O, tu zrobimy coś badasowskiego. 3, 2, 1. Jeb! Proszę bardzo. O, zlutujemy ich przy okazji. A czemu by nie? Dobra. Tam mam następnych dwóch. Tylko co z nimi właśnie? Jest tu coś w ogóle godnego? A, trzy skrzynie, no to... No nie, to jednak warto tutaj być. O, 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 o. Nie ma, nie ma. Nie ma. Moment. Ale ich zrobiłem. Ale czekajcie, ja mam tu lepszy plan. Jeb! Ale dostali. No garłacz im dał popalić. Nie ma co. Przecież to jest taka bestia, że tego się nie da przeżyć. O! Poskaczemy sobie po tych, no... Jak to się nazywa? Po takich... Stalagmitach? Stalaktatach? Nie pamiętam, jak to się nazywa. O jeb, jakie skoczki. Dobra, nieważne. Poskakaliśmy trochę, ale teraz zajmijmy się innym problemem. Mamy tutaj do znalezienia i do wybicia trochę tych ludzi. Tylko jak tu się dostać? Bo można tam się dostać na górę, tylko jak? Pytam się tylko jak. O, tu do wybicia kolejni. O, i jest pierwsza skrzynia. Tylko nie sięgnie tu jakoś za bardzo. Więc zrobimy ciche podwójne zabójstwo. Tak będzie lepiej. Pięknie. I nie ma co tutaj gadać. Poszli. W pizdu. Dobra. Jest nasza skrzyneczka. Ło! Sporo tej kasy. No, no, no. Musi być nieźle. Skoro taka kasa tutaj jest. Ale to dobrze. I to jest pewnie punkt widokowy.
Niestety on już nie jest tym punktem. Szkoda. O, o, o. Idzie tutaj nasz tubylec. No, super. Akurat ktoś do mnie musiał napisać na Originie i wywaliło mi grę na pulpit. Dobra. Spoko. Tak też może być. Gdzieś jeszcze? Okej, jest was już tylko trójka. O, tu mamy garłacza. No to tylko jakby się tu dostać. Tak, niezauważalnie. Oj, słabiutko. Daleko wam do asasyna. Oj, bardzo daleko. Dobra, tu mamy garłacza. Nie, to jest skrzynia. Moment, najpierw zlutujmy ciała. A potem się zajmijmy ważniejszymi problemami. Aha. Tu jest garłacz. O, teraz wygląda nieźle. Fuck this shit. Zauważył mnie. Oj, spokojnie, spokojnie. Myślał, że to mnie tak od razu wykryje. Nie ma ze mną łatwo już. Proszę bardzo. Takie rzeczy się czasem przydają. Okej. Obezwładniony. Ktoś tu jeszcze jest? Jeszcze i na skrzynia gdzieś jest. Tylko ja nie wiem. W tym rzecz. W tym właśnie rzecz, że nie wiem, gdzie jest ta skrzynia. Jeszcze ją poszukamy. Tak na zachętę, może się znajdzie jednak. Dość duża ta wyspa, więc ciężko będzie o znalezienie takiej skrzynki. Ale spróbujemy. Moment, tam chyba jeszcze nie byliśmy. Może tam się coś znajdzie tym razem. No tak, może jak wskoczymy, to wtedy coś nam znajdzie. Nie, zawsze możemy jeszcze tak popatrzeć. No, nic nam innego nie zostaje. Ten moment. O. Tu na przykład. Tu jeszcze możemy znaleźć. Pomęczymy się tak czy siak. No ale to przynajmniej będzie dobrze, bo przeszukamy teren. Znajdę to, czego szukam. I się ulotnię. Tutaj? Tutaj pewnie już byłem. Na pewno się do tego nie mam. A, to co najmniej ptaki wystraszę i nic więcej. I to tyle. No pobiegamy jeszcze tutaj co nieco. Może się coś znajdzie tym razem. Może jeszcze nie. A jak nie znajdę tej ostatniej skrzynki, no to trudno. Nie będę się męczył najwyżej.
Nie, tu jednak nie ma. Pomyślałem. No szukaj to dobrze. Nie wiem, na co mi tu stuk siana. Nie wiem, żeby zrobić na przykład coś takiego. Albo na przykład, nie wiem, tak. Moment. Lol. Nie, już nic. Coś chciałem zrobić, ale już nic. To gdzie ta ostatnia skrzynia? No, mówcie. Może gdzieś jest, gdzie... Teraz to jeszcze nie zauważyłem. Wzrok orła musi mi pomóc. To jest jedyny sposób. A jak nie, no to jestem stracony. Tam już byłem, tam już byłem. No wszędzie już byłem, no. To gdzie jeszcze może być ta trzecia skrzynia? Macie jakieś pomysły? Czy coś? Co mogłoby przyspieszyć moje poszukiwania? Które już dość długo trwają. Widzę, że muszę się sam tym zająć. Co to było? Człowieku. Nie przesadziłeś trochę? No szwedam się w kółko i nic. I nie znajduję tego, czego szukam. No nie ma. Szukam tego, szukam i nie mogę znaleźć. No bez jaj już. O! Dobry trop. Proszę bardzo, a jednak. No dobra. A jednak się już znalazło to, czego szukałem. No dobra. A jeszcze jakaś lokacja? Jest jeszcze jedna, no to ją odszukamy do reszty i wtedy skończymy odcinek. Albo pójdziemy jeszcze na misję fabularną, no jak chcecie. Jak chcecie, żeby odcinek ten trwał dzisiaj dłużej, no to nie ma sprawy. Zawsze mogę tak zrobić. Moment, tu mamy teleport, żeby się nie męczyć. Okej, okay. Następnie. Okej, okay, jest. No to teraz ruszamy do tej ostatniej nieodkrytej lokacji. Znajdziemy to, czego szukamy. Ło. No prawie bym w coś walnął. Tam mamy jeszcze statek niewolniczy. Ale to zanim to zrobimy, to trochę zajmie nam to czasu. A przydałoby się wyzwolić tych niewolników. Wow, 90 maronów? Albo się mylę. Nie, co niewolnicy. 90 maronów. Dobra, 5000 reali zarobię. Jak przeżyję. No to jest statek poziom 21, no to dużo by nie zrobił, chociaż tu mamy dość mocne statki. Dobra, bombardujemy ich ze wszystkiego, co mamy. Kurde, zabiłem trochę niewolników, niedobrze. Spudowałem trochę. Jezu! Kurde, no! Obym zginął, obym zginął. Dobra, poszło. Teraz twoja kolej.
Dobra, zginąłem. Oj, Jezu, Jezu. Źle do tego podeszliśmy przede wszystkim. Powinniśmy to zrobić nieco inaczej. Nieco lepiej. Dobra, to jeszcze raz. Powtórka musi być, bo widzę, że ciężko będzie w ogóle z tym statkiem niewolniczym. O, przestań lagować. Już. Spadki FPS-ów minęły. A gdzie ten statek niewolniczy? Jak to? Nagle zginął. Fajnie. Nie ma. No to super. Nie będziemy biedaka straszyć. Przecież to jest nawet... To już nawet nie jest kanonierka. To jest zwykła łódka. O, tu się coś kroi. Okej, dobra, jest nasza wysepka i pewnie to jest malutka. No, to dobrze. To bardzo dobrze. To dobrze, że tylko jedna skrzynia. Przynajmniej będzie dobrze. Dla mnie. O, dawać skrzynaczka. O, i teraz pewnie coś odblokuje. Nie wiem co, ale zobaczymy. No i dobra. Tu już mamy wszystko zrobione. Tam mamy statek niewolniczy. To się możemy tu tepnąć w sumie. I go wyzwolić, no. Tylko musimy to zrobić bezbłędnie. Bez żadnych takich, wiecie. Bez żadnych niewłaściwych sposobów działania. Bo jak będziemy tak działać, no to nie damy rady za bardzo. Dobra, tam trzeba nieco szybciej. O, i idzie to żwawo. Dobra, i napad robimy. Proszę bardzo. Takie kozaki jesteście. O, ostro się robi. Dobra. Wyrąbane na was. Teraz może nieco zakręcić, hmm? Dobra. Zrobimy takie coś. O, jakie zniszczenie. O! Te! Bo mnie to zniszczą! No i już po mnie zaraz. Jak z tym nic nie zrobię, to mnie zniszczą. No ja nie mogę, no i taka jest robota, kurde, te brygi rąbane. Ajajajajaj. Nie mamy dobrego wyposażenia statku. No i cóż się dziwić potem, że nas wybijają. No jeszcze raz. Ja teraz to zrobię tak, jak powinienem, a nie... Co tam mamy? Jakieś gówna. Dobra, wyrąbane. Teraz musi się udać. A gdzie my to w ogóle jesteśmy? Aha, no to dobrze. Dobrze, że tutaj. I teraz trzeba zrobić atak z zaskoczenia, no bo inaczej oni nas zniszczą. Dobra. Jak chcecie się bawić? Proszę. Bardzo. O! Brace yourself, right on it! The
mortar! Hit from range! A ładnie. Ready to fire, Captain. Teraz mamy większy problem. Teraz może się udać. Idź mi z tym. O kurde, sorry. Nie zauważyłem. To z pośpiechu. A jaki zmasowany atak dostali. No i ładnie. Dobra, zajmujemy stateczek. Również głównie. No szybciej, szybciej. Okej, okay, trochę rumu i cukru nie zaszkodzi. No, 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 całkiem nieźle. Okej, okay, jest. A co mnie obchodzi jakiś łowca? Ja tu mam niewolników do wyzwolenia. Dobrze. Strzelać tam. My to zrobimy w taki sposób, żeby to było szybko i sprawnie. O, szczelcy się teraz na mnie uwzięli. O kurde. Te, przeżyłem. Ale ledwie. O kurde, teraz muszę uciekać. Super! Nie ma to jak dostać nożem w dupę. Idealnie. No, jeszcze raz to wszystko nadrabiać. No, super, super. Nie no, lubię takie coś, ale no bez przesady, no. Bez przesady. A tak było dobrze. To nie wiem, co ja żem odrąbał tam. Aha, tu jeszcze mamy jeden statek. Super. O, jak nas odepchnęło. O, ludzie. No, ładnie. To jeszcze jeden. I jak dostali. A, to był mój błąd. Ten też chce strzelać. Dobra, zapraszam. Nie podoba mi się to. Dobra, nic mnie zrobiłeś. Dobra, ciebie poślę do piekła. Proszę bardzo. A ty... Ty mi teraz zadewale masz nie ginąć, bo inaczej wiesz, kara cię czeka. A tego bym nie chciał.
Dobra, gotowe. Możesz jeszcze z działek postrzelać ewentualnie. O, trafione. Okej, postrzelałeś. Postrzelałeś. Ale teraz tutaj. O, patrzcie, co za... Gamonie. Nie, może to będzie głupi pomysł, dlatego nie. Was potnę. Uhuhu. Nie poniosło cię trochę? Dobrze, chłopaki. Dobrze. O to chodziło. Dobra, jesteście wolni. Dobra, dobra, no uciekaj, co się na mnie tak patrzysz, ty czarna malario. Dobrze. I w ten sposób kończymy odcinek 9 z Assassina Freedom Cry. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. No i możemy się już pożegnać tutaj. Trzymajcie się. Na razie. Yo!